Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym pokażę wam dwie nowości, które doszły w tym tygodniu do GTA Online. Jedną z nich jest ten samochodzik RC Bandito, którego już zapewne znacie z trybów na arenie. Możemy go kupić za 1 590 000 i oczywiście sobie go w tym odcinku zakupimy. Tylko nie dokładnie gdzie on zostanie dostarczony, ale domyślam się, że chyba do tego warsztatu na arenie, bo tutaj właśnie znajduje się w warsztacie na tym zdjęciu. No zaraz zobaczymy. Pojawi się też nowy tryb w tym tygodniu, gdzie właśnie tego RC Bandito można wykorzystać. Właśnie się zastanawiałem jeszcze wczoraj przed dodaniem tego RC Bandito, jaki będzie pożytek z tego samochodzika. Czy będziemy nim tylko trollować ludzi, którzy są na sesji? Sobie mi wyskakują na odcinku po raz kolejny. Także dziękuję za ręce, to zostawiam sobie katam na dole. Ale tak wracając do Bandito, zastanawiałem się, jaka będzie jego przydatność. I okazało się, że został dodany nowy tryb. On jest chyba tutaj w wyścigach kaskaderskich. Tak mi się wydaje, tak, dokładnie. RC myślnik i nazwa mapy. RC kontrola lotu, równie pochyła. O tych map tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem map. Wolały na Twitchu też wyskakują. Akurat alerty wyłączyłem. Nie widać ich, ale słychać. W każdym razie mamy te 8 map, mamy ten jeden nowy tryb, który też w tym odcinku zagramy. Ale najpierw może poczekajmy, aż tutaj to RC Bandito zostanie dostarczone. Okej, ja już jestem tutaj w arenie, nie dostałem wiadomości potwierdzającej, że Bandito zostało dostarczone. Ale widzę, że już się tutaj pojawiło i też zwróćcie uwagę, mamy teraz taką nową ikonkę tutaj na mapie, takiego pada. Tutaj mamy ten samochodzik, tutaj mamy jakieś części od tego samochodziku. I teraz tutaj możemy nacisnąć E, aby zmodyfikować RC Bandito. Oczywiście sobie to zrobimy. Zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj też widzę, że mam jakiegoś vana. Okej, materiały wybuchowe, bombę zdalną możemy zamontować. No akurat to domyślnie ma Bandito w tych trybach na arenie. Kosztuje to 275 000, zamontujemy. Obudowy. O, proszę, tutaj widzę, że też można fajnie zmienić wygląd tego Bandito. O, tego się do końca nie spodziewałem. O, proszę, i może go zrobić na burrito. Czyli już wszystko jest jasne, skąd ten ta karoseria vanu tam w tle. Burrito z gangu ze spoilerem, a tutaj się spoilery zmieniają. Big Brat z klatką, Big Brat z orurowaniem. Tutaj mamy, to jest slam van, czy mi się wydaje? To jest chyba slam van. Tutaj też z orurowaniami, z jakimś malowaniem. No powiem wam, że mamy tutaj tych stylów bardzo dużo. Myślałem, że on będzie tak samo wyglądał. Ale jednak mamy tutaj jakąś różnorodność. Wiecie co, może wezmę tą furgonetkę w sumie. Tutaj to burrito. Nawet fajnie ten dron wygląda i od razu widać, że jest to troszeczkę coś innego. Także weźmiemy to. Menu zbliżeniowy, kinetyczna i IM. W sumie nie wiem, czy nie będzie można tego drona wykorzystywać na arenie. No też nie wiem, jak w tym trybie sprawy się będą miały. Nie wiem, która rzecz się bardziej nada na ten tryb, który zaraz zagramy. Ale na razie może weźmiemy kinetyczną. Na razie kinetyczną wezmę. Oznaczenia, o proszę. To jeszcze możemy oznaczenia dać na tego vana. Ciekawe, czy do wszystkich tych modeli tyczą się te malowania. Zaraz może też zobaczymy, zaraz to sprawdzimy. No, malowania w każdym razie są bardzo ładne. Ale wróćmy się do tych oznaczeń. Raczej nie do oznaczeń, do obudowy. Zmieńmy sobie tutaj wygląd. Na przykład na tego slam vana, tak? Oznaczenia. Łowca kaczek, paintball. No w sumie są takie same te malowania. Okej, ja wezmę sobie tutaj ognisty oddech. Także to wybieramy. Lakierowanie, tutaj mamy kolor podstawowy. Jak widzicie, tutaj mamy kolor dodatkowy. W tym miejscu tutaj się nadkola trochę zmieniają i grill. Co jeszcze? Kolor kasku kierowcy. O, możemy tutaj te kolorki zmieniać, też fajna sprawa. Do tego kolor kombinezonu kierowcy. Okej, spoko, fajne to jest bardzo. Czegoś takiego jeszcze nigdzie nie było. Pionowy skok, ulepszenie skoku o 20%, 60 damy o 100. Zobaczymy, jak to będzie skakało. Możemy zmodyfikować też koła, jak widzicie. Nie wiem, ja na razie wybiorę coś na szybkości, może coś w tym stylu. Nie będziemy przy tym tuningu jakoś bardzo dużo siedzieć w tym odcinku. Damy opony niestandardowe, czegoś takiego jak kuloodporne opony tutaj nie ma. Damy jedynie jeszcze czarny dym, dym możemy sobie zamontować. I jeszcze mamy szyby tutaj na sam koniec. I to jest tyle, jeżeli chodzi o te modyfikacje tego drona. Także zobaczmy teraz, na co go stać. Nie widzę tutaj żadnej opcji, żeby tym dronem tak jakby wyjechać na zewnątrz.
jak klikam opuść warsztat, to po prostu się dzieje coś takiego, po prostu od tego drona odchodzimy. Ale zauważyłem jedną rzecz już tutaj po drodze jadąc do tego warsztatu. Zaraz wam ją pokażę, tylko sobie wyjdziemy na zewnątrz. Teraz w menu interakcji mamy taką opcję w ekwipunku jak wezwij arcybanditu, także kliknijmy sobie to. Okej, ekran się zaciemnił. O, i proszę, jest nasze bandito, który możemy sobie jechać na spacji, rozstawiamy minę. Na E skaczemy. Przytrzymaj Q, aby zdetonować. No to jest ta cała detonacja. Naciśnij R, aby włączyć kamerę filmową. I naciśnij F, aby wyjść. Tak to mniej więcej wygląda. Te skoki wydaje mi się, że był jakiś o wiele większy od tego, co normalnie mamy na arenie. Tutaj minę sobie podłożymy. Tylko akurat, o, tutaj ciężarówka jakaś jedzie. A tylko pod prąd jedzie. O, akurat miny mi się skończyły. Już nie mogę żadnej podłożyć, więc bardzo prawdopodobne tych min mamy 5, tak? Bo chyba 5 ich podłożyłem. Śmieszne jest to, że z łatwością możemy potrącić jakiegoś bota, jakiegoś lokalnego. I trochę to śmiesznie wygląda, powiem wam. Jak ten lokalny sobie nie jest w stanie poradzić z tym samochodzikiem. Masakra. I policja nas chyba też nie zaczyna ścigać, jak tym bandito jeździmy. I tak potrącamy wszystkich. Ten jak poleciał. No trochę to jest śmieszne, jak sobie te boty nie radzą z tym dronikiem, jak się go boją. Też zwrócił uwagę, że ten dron ma specjalne oznaczenie na mapie. Wygląda jak taki bolid wyścigowy. Nie wiem, czy inni gracze też są takie oznaczenie, ale prawdopodobnie tak. Tutaj też w tym miejscu stała moja postać i tej postaci nie ma. Czyli nie ma tutaj jakiejś postaci stojącej z pilotem sterująca, która steruje tym dronem. Po prostu wtedy to jakby nasza postać znika, a my sobie tutaj tym dronem jeździmy. Tak to wygląda. Jeszcze nie sprawdziliśmy detonację, jak to mniej więcej działa, także tutaj może sobie podjedziemy. Tutaj dużo samochodów stoi, można duże boom zrobić. Słuchajcie... Okej, okay, słychać to pikanie, ale nie widać tego paska zapełniającego. Był taki pasek na arenie, który wskazywał, ile brakuje do tego wybuchu. Tutaj niestety tego nie ma. O, widzicie, tutaj teraz moja postać wróciła. Teraz ją normalnie widać, jak wyszedliśmy z tego drona. Tutaj zrobiliśmy dość spory wybuch. Jeżeli chodzi o ponowne wezwanie tego drona, to można to zrobić za 40 sekund. Nie trzeba gdzieś dzwonić do MMI czy coś podobnego. Tylko czeka się tą minutę i można go wezwać ponownie. Zaraz zresztą zobaczę, czy rzeczywiście tak jest. I nie wiem, czy to trochę nie jest za OP rzecz, bo teraz, wiecie, oracie się z jakimś graczem, no i tak co minutę wzywacie sobie bandito i nie wiem, podlatujecie sobie do takiego gracza i się przy nim wysadzacie. Nie wiem, czy to trochę nie jest... Nie wiem, czy to trochę nie będzie wkurzające, no ale zobaczymy. Zobaczymy z biegiem czasu. Okej, teraz wchodzę w ekwipunek. Za 5 sekund mogę wezwać tego drona. 3, 2, 1. No i klikamy wezwij arcybandito. I mamy po raz kolejny drona, którym się możemy bawić, możemy jeździć, możemy coś tutaj wybuchać. Moja postać oczywiście znowu tutaj zniknęła. Tu się znowu możemy wysadzić. No w sumie całkiem fajna zabawka. Dość ciekawa rzecz, jeszcze czegoś takiego nie było. Ale dobra, może pójdźmy teraz na arenę, zobaczmy jak w ogóle ten tryb wygląda i na czym on polega. Oczywiście ten tryb, z racji tego, że jest nowy, to jest też aktualnie podwójnie premiowany. Jestem ciekaw, ile idzie na tym zarobić. Może sobie tutaj odpalimy mapę. Niech będzie ta równia pochyła, pierwsza mapa. Zobaczymy jak to wygląda, także ja dołączam. Okej, jesteśmy już tutaj w trybie, w poczekalni. Ja jeszcze musiałem wejść na publiczną sesję i później odpaliłem ten tryb jeszcze raz i tam zauważyłem, że pierwsza mapa to kontrola lotów. To już odpaliłem tą kontrolę lotu. Jest nas tutaj 5, maksymalnie w trybie może być 16 osób, no my tutaj całego trybu nie zapełniliśmy. Trudno, zobaczymy jak się gra w 5 osób. Dałem też, tam można było wybrać albo bezkontaktowy, albo standardowy typ wyścigu. Dałem tym razem standardowy, bo nie wiem, czy tutaj kontakt nie będzie miał dość dużego znaczenia. No i tutaj oczywiście możemy sobie wybrać albo nasze bandito, albo standardowe bandito. Tutaj kolorek sobie wybieramy. My z racji tego, że już mamy kupione bandito, to sobie wybierzemy. To jeszcze możemy strój wyścigowy wybrać, co jest ciekawą sprawą. Mimo, że no, nie siedzimy w tym samochodzie, ale no jest ten strój wyścigowy. Też taka ciekawa dość kamera jest na to bandito. Okej, tak to wygląda. No zaczyna się jak normalny wyścig. Ciekawe, czy jest turbo start, ale wydaje mi się, że chyba tak. No zaraz zobaczymy. Czyli taki... O, teraz się ta kamera zbliża.
Czyli to jest taki wyścig. Jest turbo start. Po prostu na drony. Jestem też ciekaw, jak ta mapa wygląda. Czy jest taka normalna, czy... Wow, ja trochę tak mnie zarzuciło tutaj w tym momencie. Bo tam też ktoś wylatuje na zakrętach. Dobra, na razie prowadzę, jest okej. Jest okej. To trasa bardzo, bardzo ciasna i bardzo kręta. Fajnie byłoby, jakby można było porobić jakieś mapki pod... pod te wyścig... O, znowu mnie nam zarzuciło. Aj. Fajnie jakby można byłoby porobić jakieś mapki pod te wyścigi z RZ Madi, to byłoby genialne. Na pewno by dobre mapy powstały. No, ja nie mogę, zarzucać strasznie tym dronem. No nie, jeszcze ktoś we mnie wjechał. Ostatki jestem, tak? Tak, ostatki. Z pierwszego na ostatnie miejsce. Tutaj, nie wiem czemu, ale min nie mogę wyrzucać. Na spacji się wyrzucało chyba. Ale z tego co widzę, to się nie da. Nie wiem czemu. Powiem wam, że te wyścigi mi troszeczkę przypominają wyścigi go-kartowe z GTA San Andreas. Tak trochę. Tutaj uważam na tych zakrętach, żeby na nich nie wylecieć, a tutaj prawie udało mi się dogonić. Z tego co zauważyłem, nie można za bardzo dawać gazu do dechy na zakręta. Bo wtedy ten dron wylatuje. Także zawsze puszczam gaz, jak jest jakiś ostrzejszy zakręt. I też uważam na jakieś nierówności. No już tutaj udało mi się prawie, że lidera dogonić. Ale jeszcze okrążenie, jeszcze nawet okrążenie nie skończyliśmy. Dobra, jestem aktualnie na prowadzeniu. I powiem wam, że ten sposób na puszczanie gazu na zakrętach jest bardzo dobry. Bo tam widzę, że za mną wylatują na tych zakrętach, a ja ładnie te zakręty ścinam. I tutaj bardzo, bardzo też powiększyłem swoją przewagę przez to. I prawdopodobnie pierwszy tryb, jaki gram, to będzie tryb wygrany. Także dobrze. Nie no, fajnie się jeździ tymi bandito. Fajny tryb, fajna zabawka. Dobra, ja już tutaj wjeżdżam na metę. W ogóle działa skok? Działa skok, proszę. Jeszcze ewentualnie tego skoku można używać na tego typu wyścigach. Tylko mnie zastanawia to, czemu nie można min dawać. Jakby można było dawać miny, to ten wyścig byłby o wiele lepszy. A tutaj nie wiem, naciskam tą spację, chyba że pod jakimś innym przyciskiem są te miny. Ale nie zauważyłem, żeby je ktokolwiek dawał tutaj na tym wyścigu. Więc chyba ich nie ma, ale według mnie powinny być. Bo byłoby na pewno więcej fanu i więcej śmiechu. 4,37 trwał ten wyścig, ja za wygraną dostałem 16 tysięcy. No jak na tyle osób, to całkiem ładnie. Jak będę grał na live, to będzie nas tutaj w tym trybie zapewne jeszcze więcej, także zobaczymy, jakie są zarobki, jak w tym trybie jest więcej osób. W każdym razie, pierwszy wyścig i pierwszy wygrany wyścig. Tutaj możemy teraz przejść do jakiejś innej mapy, ale myślę, że to już nie w tym odcinku. Zastanawiam się jedynie fakt, czy jest jakaś różnica między tymi samochodami RC Bandito. Bo tam mieliśmy kilka do wyboru. Mieliśmy jakiegoś vana, slam vana, jakąś taki model typowo wyścigowy. Zastanawiam się, czy są jakieś różnice. Na 90% nie ma żadnych różnic, ale w sumie bym to sprawdził. Jest to jakiś w każdym razie pomysł na odcinek. Także może to przetestuję. A już na pewno trzeba sprawdzić, jaka jest różnica między takim standardowym RC Bandito, a takim Bandito po modyfikacji. Po sobie tam jakieś modyfikacje osiągów, z tego co pamiętam, nie było. Tam był skok, można było tą karoserię wybrać, ten model, szyby, koła. Ja przypominam sobie, żeby coś tam było typowo osiągowego. Także tą rzecz też warto sprawdzić, a później można się zastanowić, aby na pewno warto kupić tego drona. A w tym odcinku to już właściwie tyle. Nie będę tutaj wam pokazywał, jakie są premie i zniżki. Myślę, że to wam dam tam na dole do przypiętego postu, link do artykułu Rockstara. Także kliknijcie sobie w ten link, no i po prostu przeczytajcie sobie, jakie są zniżki i premie. Myślę, że tego wam w tym odcinku dzisiaj pokazywać nie będę. W tym materiale to tyle. Jeżeli wam się podobał, standardowo was zachęcam do postawienia łapeczki w górę. Jeżeli ktoś z was jest nowy na tym kanale, a na pewno takie osoby oglądają ten materiał, no to też was zachęcam do zostawienia subika tam na dole. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to na pewno nie pożałujecie, zwłaszcza jeżeli lubicie GTA Online. My widzimy się w kolejnym materiale, widzimy się też na live'ach, na które was zapraszam, także do zobaczenia wszystkim, cześć!